A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Bogusław Liberacki, były wiceprzewodniczący Europarlamentu, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam panią, witam państwa, witam z wybitnie dzisiaj słonecznego poranka w Brukseli. Tak jak wiemy, odbywa się posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Na pewno będą państwo dyskutować o tym, co będzie się działo, gdy ewentualnie budżet Unii Europejskiej zostanie zawetowany. Czy to jest przewidziane w obradach? Nie ma takiego punktu obrad typu, co by się działo, gdyby, zakładając, że może 10 grudnia do tego nie dojdzie. Ale jest w powietrzu wisząca atmosfera, która to polega na tym, że pierwsze próbuje się powiedzieć, że ten budżet planowany na lata 2021-2027 jest prawie dwukrotnie większy niż budżet na lata 2014-2020. Jest prawie dwukrotnie większy, czyli nie 1000 miliardów, a 1800 miliardów euro. Dlaczego? Otóż dlatego, że chcemy uchronić gospodarkę Unii Europejskiej przed negatywnymi skutkami koronawirusa. To jak wiemy jest bardzo ważne i bardzo istotne, tak, bo pojawił się koronawirus. Tak. Panie profesorze, mobilizujemy wielkie miliardy na ten cel. Chcemy prowadzić szczepionkę. Chcemy walczyć bezpośrednio i skutecznie z chorobą. Chcemy ochronić miejsca pracy. Chcemy pomóc ludziom. Chcemy, żeby gospodarka Unii Europejskiej wyszła z tego nadzwyczaj korzystnie, maksymalnie korzystnie, jak tylko można. Czyli jest wielka mobilizacja, wielki wysiłek i wielka odpowiedzialność. To jest naturalne, że takie są zamierzenia, żeby na pewno tak to się skończyło, a nie inaczej, ale główna sprawa dotyczy przecież zasady praworządności. Czemu raptem ten mechanizm jest teraz wprowadzany? Co działało nie tak, co działało niedobrze w strukturach Unii Europejskiej, że trzeba taką zasadę wprowadzić, panie pośle? Główna sprawa. Główną sprawą to jest, i to sobie jeszcze raz chcę podkreślić, ta mobilizacja 1800 miliardów euro i przeznaczenie. Przeznaczenie na nową gospodarkę dla nowej generacji, przeznaczenie na gospodarkę cyfrową, przeznaczenie na gospodarkę chroniącą klimat. Natomiast wprowadzono warunek, tak. Po co on teraz się pojawił? Dlaczego teraz? Warunek praworządność pojawił się właśnie po to, żeby każde państwo te podwójnie wielkie zasoby wydawało w sposób służący temu celu zasadniczemu i jednocześnie, żeby uniknąć, bo ta praworządność jest ograniczona tylko i wyłącznie do spraw budżetowych. Także jeżeli ktoś mówi, że to będzie dotyczyć życia społecznego, obyczajów, moralności, otóż nie. Ale panie profesorze, tylko zaraz chwileczkę, bo ja to muszę sprostować. Radosław Sikorski, europarlamentarzysta z ramienia Platformy Obywatelskiej, powiedział wyraźnie, że są cztery mierzalne kryteria, jeżeli chodzi o zasadę praworządności. Walka z korupcją, funkcjonowanie wolnego rynku mediów, niezawisłość sądów i podstawowe prawa obywatelskie. Panie profesorze, no to takie są bardzo nieostre pojęcia i bardzo niedookreślone pojęcia. Pani redaktor, to otóż sobie bardzo wyraźnie powiedzmy, to są w tej chwili ostre pojęcia. Wolne media. Myślę, że to nie wymaga definicji. Niezależność sądów. To znaczy sądy nie mają wydawać orzeczeń oczekiwanych przez władzę. Myślę, że jest pojęcie bardzo ostre. Postępowania prokuratorskie bez wpływu władzy. Mamy przykłady na to, że bardzo jasno można powiedzieć, o co tu chodzi. I teraz to ostrość, nieostrość. Otóż jest rozporządzenie przyjęte i to rozporządzenie ma niedużo artykułów, tylko 5, także tu nie ma kłopotu, żeby je ogarnąć intelektualnie. Pokazuje, co to znaczy praworządność. Jest definicja podana. No i dobrze, i wróćmy jeszcze do... Rozumiem. Braku praworządności. I teraz wracamy do stanu faktycznego. Bruksela, 27 maja 2014 rok. Pan jako europoseł od wielu, wielu lat zapewne ten dokument bardzo dobrze zna. Jest to opinia służby prawnej związanej z Radą Unii Europejskiej. I mamy wyraźnie w artykule 24, jak pan zapewne zna ten dokument, traktaty nie zapewniają żadnej, podkreślam, żadnej podstawy prawnej, która uprawniałaby instytucje, jakiekolwiek instytucje, do stworzenia nowego,
nowego mechanizmu nadzoru nad poszanowaniem praworządności przez państwa członkowskie, dodatkowo do zapisów artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Ani do zmiany, ani do modyfikacji. Mamy taką opinię, tak jak wspomniałam, z 2014 roku służby prawnej, że będzie to wbrew traktatom. Teraz raptem taki mechanizm się pojawia. To opinia służby prawnej była myląca, czy to, co teraz się dzieje, jest mylące? Rok 2014, czyli jest 6 lat temu. I kwestia, o co wtedy się zwracano. Natomiast mamy rok 2020 i mamy niepodważalne jakiekolwiek zapisy traktatowe, jest natomiast używane. Ale mamy artykuł 7, panie profesorze, to po co to jeszcze dodatkowo dodawać? Nie ma przywołanego w rozporządzeniu artykułu 7. Dlaczego nie? Dlatego, że nie dotyczy artykułu 7. Do czego dotyczy? Rozporządzenie dotyczy gospodarki finansowej i budżetowej Unii Europejskiej. Nie dotyczy, jeszcze raz chcę powiedzieć, jakichkolwiek uwarunkowań związanych z kompetencją bezpośrednio państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Natomiast dotyczy to, o czym też powiedział pan Sikorski, to pierwsze, walki z korupcją, to prawda, dotyczy ochrony interesu finansowego wspólnoty i zawsze traktat chronił interes finansowy wspólnoty. No właśnie, więc to zawsze było. Te przepisy zawsze były. I dlaczego raptem stało się tak, żeby je uaktualniać? Pan też zapewnie słyszał wypowiedź jednego z czołowych francuskich filozofów, komentatora politycznego. Mówię tutaj o postaci, którą jest pan Eric Zemmour. Forsował i pisze wprost, że Unia Europejska, forsując praworządność, nie ma nic wspólnego z rządami prawa, a całe narzucanie Polsce i Węgrom koncepcja jest niczym innym jak politycznym narzędziem do wymuszenia na tych dwóch krajach a. przyjęcia imigrantów, b. propagandy LGBT i aborcji. To jest opinia francuskiego niezależnego filozofa i ta opinia coraz częściej się przebija, że nowe uaktualnienia nie są zupełnie potrzebne. Wszystko działało dobrze. Ta opinia wynika albo z tego, że pan profesor nie jest uprzejmy zrozumieć, to po raz kolejny powtarzam, czego to dotyczy, albo też po prostu ma swoje poglądy i do swoich poglądów, które ma wewnętrznie, dopasowuje inne postanowienia. Jeszcze raz do tego chciałbym wrócić, że tak, w rozporządzeniu jest przywołany artykuł 2, czyli brak dyskryminacji, równość i artykuł. Ale to jest w artykule 7, panie profesorze, już w artykule 7, jeszcze raz mówię, a przywołujemy artykuł 2. Mhm. Artykuł 7 był przywoływany i będzie przywoływany w naszym sporze, jeżeli chodzi o niezależność sądownictwa. Artykuł 7 był przywoływany i będzie przywoływany w naszym sporze praworządności, kiedy się mówi, że postępujcie zgodnie z własną konstytucją. Czyli ktoś cytuje, że własna konstytucja, my mamy w sposób wyboru sędziów do Sądu Najwyższego podobny do kogoś tam, na przykład w Hiszpanii. Tyle tylko, że sposób w Hiszpanii reguluje konstytucja hiszpańska. Sposób wyboru sędziów do Sądów Najwyższego w Polsce reguluje konstytucja polska. I oczywiście. Nie szukajmy wzorów, takich implantów skądś tam. I jeszcze raz chcę wrócić do tego momentu, w którym jesteśmy. Czy państwo sobie wyobrażają, że my możemy stracić te nam przyznane około 160 miliardów euro? No właśnie, i teraz powstaje pytanie. Porównanie 7-letnich budżetów Unii Europejskiej dla Polski 2014-2020 116,8 miliardów euro. 2021-2027 95,4 miliarda euro. Różnica plus 21 miliardów mieliśmy w poprzednim 7-letnim budżecie Unii Europejskiej. Czyli z tego wynika, że stary budżet, który ma być stosowany w ramach prowizorium wobec braku zgody, czyli takiego weta węgierskiego czy polskiego, aż do osiągnięcia porozumienia, będzie dla Polski korzystniejszy, panie pośle, o 21 nie miliardów. Nie będzie, pani redaktor, szanowni państwo, nie będzie czegoś takiego jak stosowanie w pełnym wymiarze budżetu. A w jakim będzie? Budżetowym. Będzie stosowane tylko i wyłącznie w zakresie utrzymania bieżących wydatków funkcjonowania Unii. I wracamy. Czyli teraz pan do Jacek Sariusz-Wolski pisze nieprawdę według pana posła. Tak,
nie wiem, czy nieprawda, ale po prostu się myli. Bo powiedzenie, że kłanie nie jest eleganckie, nawet mam nadzieję, że ty nie chciał kłamać. I jeszcze na koniec, panie profesorze, muszę się zapytać o jedną rzecz. Dla Dziennika Gazety Prawnej był sondaż i dla RMF FM. Według większości Polaków prawie 60% Polaków popiera weto wobec unijnego budżetu. W przypadku powiązania go z praworządnością przeciwnego zdania jest niespełna 20%. Czyli polski rząd dobrze działa, wyczuwa nastroje społeczne dobrze. Otóż nie. To jest wielka manipulacja, jeżeli chodzi o te badania i interpretacje. A jaka to manipulacja, panie pośle? A bardzo prosto. 72% społeczeństwa chce, żeby Polska i cała Unia Europejska była praworządna. Natomiast pytanie i odpowiedź na to pytanie było mniej więcej tak, bo to z pamięci w tej chwili mówię. Gdyby nam zabrano pieniądze i nie wypłacono pieniędzy, to uważasz, że rząd polski powinien protestować, no to nie było protestować, ale w każdym razie mieć za złe, że to jest zgodnie z praworządnością. I Polacy mówią, no gdyby nam zabrano, to było źle postawione pytanie. I znów prawdopodobnie celowo było źle postawione pytanie. Ja chcę wrócić do tego bardzo taki bezpośredni sposób, żeby nasi słuchacze... I ostatnie zdanie, panie profesorze. Jeżeli będzie nasze weto podtrzymane, pierwsze mieliśmy, że będziemy jedynym, bo Węgrzy, i to państwu zapowiadam, nie będą wetować. Po drugie, rolnicy nie dostaną dopłat. Nie będziemy kontynuować programu budowy autostrad. Nie będziemy modernizować naszej gospodarki. Przedsiębiorstwa w koronawirusie nie otrzymają unijnego wsparcia. I tutaj, kwota, o której pani powiedziała, tak, jest o 60 miliardów większa, bo jest te 800 miliardów dodatkowe, z których Polska może nic ponad 60. Tutaj stawiamy kropkę. Pan profesor Bogusław Liberacki prosto z Brukseli, prosto z Europarlamentu. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję, życzę miłego dnia, no i unikajmy wirusa. Unikajmy wirusa, oczywiście. Bardzo dziękujemy. Godzina 8:44. Za kilka chwil na naszej antenie pan Michał Wójcik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a z nami jeszcze przez chwilę Krzysztof Komeda.